wejście Polski do strefy euro, szanse i zagrożenie. Zacznijmy od tego, jaki jest stan prawny wejścia Polski do strefy euro. Znajdujemy się na tak zwanym etapie automatycznej derogacji, co oznacza w skrócie, że Polska ma podać datę, kiedy wejdzie do strefy euro. To znaczy, na przykład dzisiaj jest 22 czerwca 2020 roku, no i powiedzmy, że dzisiaj premier, bo to jest prerogatywa rządu, lub odpowiedzialny minister, na przykład minister finansów, ogłosi, że najpóźniej 1 grudnia tego roku ogłosimy, kiedy wejdziemy do strefy euro, bo myśmy już w referendum akcesyjnym głosowali, myśmy, czyli Polacy, głosowaliśmy nad tym, że wchodzimy do Unii Gospodarczej i Walutowej. O właśnie, to jest pierwsza uwaga związana z tym, że bardzo wielu publicystów, polityków szczególnie, mówi, że my musimy przeprowadzić referendum, czy Polacy chcą wejść do strefy euro. To jest nieprawda, bo takie referendum już było. Natomiast jest inny problem. Mianowicie, rzeczywiście, jeżeli by nawet miało być takie referendum, to to referendum musiałoby być takie jakieś, że na przykład Polacy dopiero ogłoszą swoją decyzję, ale Polacy w sensie rząd polski, dopiero w 2023 roku. No i czy ta data, powiedzmy, odpowiada polskiemu społeczeństwu, że my wtedy będziemy ogłaszać, że wejdziemy, a nie, że nie wejdziemy. I tylko tyle i może aż tyle. Czyli to jest pierwsza sprawa, o której zapomnieliśmy. Po drugie, jak wiadomo, byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010 i miałem możliwość zapoznania się z dokumentami, które są oczywiście tajne, znajdują się w tajnej kancelarii zarówno Ministerstwa Finansów, jak i Narodowego Banku Polskiego, gdzie jest bardzo precyzyjnie, o ile pamiętam, to na 115 stronach napisane, jaka ma być procedura wejścia Polski do euro, do strefy euro. No, mogę powiedzieć tylko tyle, że to się musi odbyć w piątek po zakończeniu tak zwanego dnia finansowego, no w Polsce to jest 17.30, czyli właściwie po 17.30, i do poniedziałku do 8 rano musi być decyzja ECOFIN-u, wyspecjalizowanej agendy Komisji Europejskiej, która stwierdzi, że Polska zgłosiła akces do strefy euro. Teraz, czy taka sytuacja, jaką ma Polska, czyli tej automatycznej derogacji na tak zwanym trzecim etapie wejścia do Unii Gospodarczej i Walutowej, czy to jest tylko dla Polski? Nie. Taką sytuację mają Węgry, taką sytuację mają Bułgarzy, Rumuni, taką sytuację mają Czesi, a więc jest dziewięć dokładnie państw, które mają taką sytuację. Natomiast jedno z tych państw, obok, na przykład Dania, ma podpisaną umowę akcesyjną opt-out, co oznacza, że oni po prostu mają ogłosić datę, w której to dacie ogłoszą, czy wejdą, czy nie wejdą. Taką samą klauzulę miała Wielka Brytania, no ale wiadomo, Wielka Brytania już nie jest w ogóle w Unii Europejskiej, więc ten problem nie jest w tej chwili aktualny. Czyli Dania ma, na przykład, Dania dzisiaj powie, że no nie wiem, 1 stycznia 2021 ogłoszą, że wchodzą. I jeszcze powiedzą kiedy. Albo że nie wchodzą. I koniec sprawy. Czyli tak wygląda statut prawny polskiego wejścia do strefy euro. Powtórzę. W referendum akcesyjnym zgodziliśmy się jako społeczeństwo. Referendum było gdzieś na poziomie 58% Polaków głosowało tak. Wzięło 58% Polaków, a głosowało tak około 80%, 85% nawet, i opowiedziało się za wejściem do Unii Gospodarczej i Walutowej.
I teraz tak, od tego czasu, no to już jest wiadomo, od 2004 roku to minęło już 16 lat, tak? 1 maja minęło 16 lat i my jeszcze takiego dnia nie ogłosiliśmy, kiedy wejdziemy do strefy euro. Wprawdzie były już takie sytuacje, kiedy premier Donald Tusk w Krynicy na tym słynnym światowym kongresie gospodarczym, który w Polsce jest, ogłosił w 2009 roku, że w 2011 wejdziemy, że będziemy się starali wejść do strefy euro, ale to nie był jakiś taki akces oficjalny, tylko to była taka próba stwierdzenia, że chyba powinniśmy już właśnie w 2011 roku oficjalnie, ten piątek, o którym mówiłem, po dniu finansowym, czyli po 17.30, wtedy była 17 jeszcze godzina, wejść do strefy euro. No ale jak wiadomo, to się nie stało. I teraz powiem tak, sytuacja stała się niezwykle interesująca. O ile jeszcze w roku 2000 właśnie, 9, 10, no 11 już mniej, już się zaczęło trochę gorzej z tym dziać. Polacy byli entuzjastami wejścia do strefy euro. Może to nie stuprocentowymi, bo opamiętam te badania, to było około 60 kilku procent. Było zdecydowanie tak, część była raczej tak i dość duża grupa, no, taka gdzieś rzędu 30%, no mniej, 20% była przeciw, to o tyle dzisiaj sytuacja w badaniach na temat wejścia do strefy euro jest odwrotna. Zwolenników wejścia do strefy euro dzisiaj doliczono się chyba w ostatniej ankiecie sprzed roku 24%. Czyli co się takiego stało, że kilku procent za, a nawet więcej, bo tak jak mówię, jeszcze część mówiła raczej tak, spadli do 24, no i tam jest około, raczej tak jest około 10%. Czyli powiedzmy, cała grupa dzisiaj to jest najwyżej 30 kilka procent. Więc o tym właśnie chcę za chwilę szeroko powiedzieć, co się takiego stało. Natomiast tylko z punktu widzenia informacyjnego chcę powiedzieć Państwu, jakie są stanowiska państw członkowskich Unii Europejskiej na temat przystąpienia Polski do strefy euro. Więc tak, takie państwa jak Francja, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Estonia uważają, że Polska powinna bez żadnej zwłoki przystąpić do strefy euro. To jest jedna grupa. Druga grupa państw, na przykład, to znaczy to jest jedno państwo konkretnie, to nie jest grupa, to jest Bułgaria, jednoznacznie stwierdza, że Polska natychmiast powinna przystąpić do strefy euro. Sama Bułgaria nie jest w strefie euro, ma w tej chwili status państwa, który stosuje w polityce monetarnej currency board, jak to woli, ma sztywny kurs do euro. To jest właściwie 1,95 w zaokrągleniu, bo to jest do czwartego miejsca po przecinku i ten kurs jest do strefy euro już ustalony po wejściu Bułgarii do strefy euro, bo wcześniej currency board, czyli ten sztywny kurs, Bułgaria miała do dolara amerykańskiego, ale po wejściu do strefy euro zmieniła z dolara, znaczy z lewa do dolara, na przeszła na lewa do euro i powtórzę 1,95 około, bo tam jest do czwartego miejsca po przecinku, lewa, 1,95 lewa, 1. Czechy mają ambiwalentny stosunek do tego problemu. Nie mówią, że Polska powinna wejść, ani nie mówią, że Polska nie powinna wejść. Natomiast Węgry i Włochy twierdzą, że Polska nie powinna przystąpić do strefy euro. To z punktu widzenia oficjalnych stanowisk rządów państw członkowskich Unii Europejskiej co do wejścia Polski do strefy euro. Przechodzimy do wyjaśnienia sprawy związanej
sprawy związanej z tym, dlaczego zmieniło się w Polsce nastawienie Polaków do wejścia do strefy. Zresztą właściwie ten problem już się pojawił w roku 2004, już w czasie nawet referendum. Wielu publicystów, wielu polityków mówiło, że to jest utrata waluty narodowej, utrata polityki monetarnej narodowej, że to jest coś takiego, co zamienia suwerenność Polski na jakąś, grupową suwerenność. Czyli jak gdyby pierwszy taki element, z którym się spotkaliśmy, który przeciwny był wejściu do strefy euro Polski, był to element, byśmy go nazwali narodową dumą, dumą z waluty złotego. Zresztą w Konstytucji Polskiej jest zapisane, że jednostką pieniężną w polskim obiegu gospodarczym jest złoty, który dzieli się na 100 groszy. A więc wejście do strefy euro wymaga w Polsce zmiany konstytucji. No a jeżeli chodzi o zmianę konstytucji, no to wiadomo, że do tego potrzebna jest większość kwalifikowana w Sejmie, czyli tu nie wystarczy zwykła większość, a to jeżeli chodzi o tą zwykłą, o tą, przepraszam, większość kwalifikowaną, to jest to większość 3/5, to jest 60% i to jest rzeczywiście w tej chwili takiej większości w Sejmie nie ma i co do tego nie ma wątpliwości, że nawet gdyby ktoś chciał bardzo ogłaszać dzisiaj, że wchodzimy do strefy euro, to musiałby wykazać się większością w polskim parlamencie i najpierw trzeba by było zmienić konstytucję, a potem wejść do strefy euro. Pojawił się drugi czynnik, który zdecydowanie, można powiedzieć, przeciwstawiał się wejściu Polski do strefy euro. To była informacja szeroko rozpowszechniana o podwyżce cen wyrobów i wszystkich produktów na polskim rynku. W Polsce, że w wyniku wejścia do strefy euro nagle w Polsce wzrosną ceny. I tutaj trzeba to wyjaśnić w sposób następujący. Jeżeli chodzi o państwa, które już są w strefie euro, to jako przykład posłużę się tutaj dwoma państwami. Z jednej strony Włosi, którzy na przykład nawet w Polsce nie radzą wejść do strefy euro, sami mówią o wyjściu ze strefy euro. Oczywiście nie mówi tego premier Conte, ale grupy, silne grupy różnych partii politycznych we Włoszech są przeciwne temu, żeby Włochy pozostawały w strefie euro. A z drugiej strony Niemcy, no zdecydowany zwolennik w ogóle euro, strefy euro, też ma grupę przeciwników. Zaraz powiem o tych przykładach niemieckich i włoskich. Zacznijmy od włoskich. Włoscy politycy i włoscy przeciwnicy strefy euro stwierdzili, że po wejściu Włoch do strefy euro nastąpił wzrost cen we Włoszech. No, wymienia się tu bardzo różne liczby, ale najczęściej pada 60-70%. Skąd się to wzięło? My ekonomiści nazywamy to efektem cappuccino. Mianowicie kawa cappuccino zdrożała we Włoszech o 70%, a ponieważ Włoch pije no, minimum 2-3 cappuccino dziennie, najczęściej nie robi sobie w domu, tylko pije gdzieś na tak zwanym mieście, czyli idzie do jakiejś kawiarni i pije, zauważył, że cappuccino zdrożało o 70%, to zaczął przez pryzmat cappuccino twierdzić, że wszystkie ceny we Włoszech poszły w górę, a one faktycznie zwiększyły się o 1,5-2%. To jest oficjalna informacja Banku Centralnego Włoch i można to sprawdzić we wszystkich danych statystycznych Włoch z okresu wejścia Włoch do strefy euro i że tam nie było nic takiego, natomiast ten taki efekt cappuccino, jak go nazywamy, rzeczywiście no jest takim koronnym argumentem tych Włochów, którzy są przeciwko wejściu do strefy euro. Natomiast jeżeli chodzi
O Niemcy, to tam była ciekawa historia, w jednym mieście, w Hamburgu, mianowicie piwo i chleb zdrożały o 100%. I my to nazywamy efektem chleba i piwa. Hamburski efekt polega to na tym, że też Niemcy niektórzy, szczególnie którzy nie są zbyt wykształceni w dziedzinie ekonomii, w dziedzinie inflacji czy procesów inflacyjnych, no też twierdzą, że wszystkie ceny w Niemczech wzrosły, no może nie o 100%, ale o bardzo wysoki procent. Jest to absolutnie nieprawda. Również stwierdzono, że ceny w Niemczech wzrosły między 1,5 a 2%. Czyli mamy takie, można powiedzieć, mity, które są rozpowszechniane w jednym wypadku w Niemczech, w drugim wypadku we Włoszech, które mówią o tym, że wejście do strefy euro spowoduje wzrost cen, a nic takiego nie zaobserwowano oprócz pewnych mitów, które się rozpowszechniają. Są oczywiście badania w Polsce. Jak byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej, to wręcz Rada Polityki Pieniężnej, ja byłem członkiem między rokiem 2004 a rokiem 2010, druga kadencja, 6 lat. Powołaliśmy specjalny taki w ogóle departament w Narodowym Banku Polskim do spraw, no nazwijmy to obrazowo, bo już nie pamiętam dokładnej nazwy, wejścia Polski do strefy euro. Szefem tego departamentu był doktor wtedy Cezary Wójcik, dzisiaj profesor Cezary Wójcik. I profesor opracował raport, który znajduje się jeszcze na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego. Raport 400-stronicowy, ponad 400-stronicowy, który też stwierdza, że gdy wejdziemy do strefy euro, to są potężne badania, tak jak powiedziałem, to jest 200 stron, że gdy wejdziemy do strefy euro, to ceny wzrosną co najwyżej, właśnie tak jak w Niemczech i we Włoszech, o między 1,5 a 2%. Zresztą, jeżeli o ten wzrost cen, to ktoś powie, a dobrze, a dlaczego w ogóle 1,5 czy 2% wzrostu cen? To ja chcę przypomnieć taką sprawę, że o takich małych wzrostach cen ktoś kiedyś pisał, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Coase, który nazwał to small money cost. Znaczy, to jest taka ciekawa sprawa, że jeżeli Państwo idziecie do restauracji, no to wiadomo, podają Wam menu, kartę menu, no i tam ludzie sobie czytają, jakie są oferowane dania w tej restauracji i ta karta, powiedzmy, używana przez 3-4 miesiące z rąk do rąk, żyjemy w okresie pandemii koronawirusa, a przypomnijmy sobie, jak bez żadnych rękawiczek, masek, taką kartę żeśmy obracali tysiące razy w swoich rękach i ona się niszczyła i restaurator uznał za stosowne, żeby przecież tą kartę jakąś elegancką dawać swoim klientom, zmieniał kartę. A jak zmieniał kartę, no to najczęściej zaokrąglał ceny tych dań, które tam były. Jak była jakaś cena 36,50, no to dobrze by było, żeby zamieniał na 37, ale wielu było takich, co zamieniało nawet na 40 zł. Nie? Oj, to jest właśnie taki przykład. Ktoś powie, że taki może przyziemny, jakiś taki może nawet mało ciekawy przykład, jak można podwyższać ceny, które po prostu nie powinny być podwyższone. Autentycznie. Tutaj nie ma żadnych przesłanek kosztowych, nie wiem, jakichś związanych z jakąś rzadkością nawet tego dania, które tam się znajdowało w karcie. I nagle cena tego dania w moim przykładzie z 36,50 szła do 37, a nawet do 40. Czyli takie rzeczy się zdarzają. Poza tym, jeżeli chodzi o inflację, to my wiemy, to jest dłuższy wykład i zupełnie oddzielny wykład. W ogóle rocznie wzrost inflacji o 1-2% jest jak najbardziej naturalnym wzrostem, jest akceptowalnym wzrostem.
I nie bez kozery w Polsce Rada Polityki Pieniężnej cel inflacyjny ma ustawiony na poziomie 2,5%, czyli jest to inflacja, można powiedzieć, akceptowana. I jeżeli inflacja rzeczywista jest powyżej albo poniżej 2,5%, to Rada Polityki Pieniężnej ma w okresie tak zwanym średnim, czyli mówiąc obrazowo 6, 7, najwyżej 8 kwartałów, sprowadzić tą inflację rzeczywistą do 2,5% do 2,5%. Natomiast w Unii Europejskiej i w takich krajach, w Unii, przepraszam, nie europejskiej, a w strefie euro, w Unii Europejskiej jest to 2%, a na przykład Szwecja czy Dania, które nie są w strefie euro, też mają 2% przykładowo. I to są właśnie poziomy, które są akceptowalne, bo na tym polega postęp cywilizacyjny, że postęp cywilizacyjny wymaga nakładów. Powiem więcej, my sami pracując zdobywamy pewne nowe kwalifikacje w czasie nawet tych powtarzalnych różnych czynności, to jest to słynne learning by doing i za to powinniśmy być opłacani. Właściwie każdy człowiek powinien po roku dostać podwyżkę płac rzędu 2% i to by było tylko opłacenie tych naszych dodatkowych umiejętności, które zdobyliśmy w pracy. Czyli ten problem wzrostu cen jest, ale żaden inny. Czyli to opowiadanie, że wejście do strefy euro Polski spowoduje wzrost cen, jest takim, ja to często nazywam straszeniem Polaków. Ja się tutaj posłużę przykładem, chociaż może od razu powiem, jak ktoś by mnie chciał za to krytykować, to się zgodzę, że za pomocą przykładów można właściwie uzasadniać każdą tezę, bo to trzeba przeprowadzić gruntowne badania, żeby powiedzieć na przykład, jakie jest stanowisko jakiejś populacji, nie wiem, w tym wypadku społeczeństwa polskiego. Ale przykłady często takie, bym powiedział, dosadne, pokazują istotę rzeczy. Nie tyle, że one są jakimś dowodem, ale pokazują istotę rzeczy. Ja się posługuję bardzo często tym przykładem. Zresztą opublikowałem to w Rzeczpospolitej w takim artykule w styczniu, dlaczego Polska powinna być w strefie euro. Chodzi mi o dwa miasta. Miasto w Niemczech Görlitz, w Polsce Zgorzelec. Jak Państwo wiecie, most przez Nysę, to jest kwestia dosłownie 2-3 minut. I przechodzimy przez most, jesteśmy w Görlitz. A jeżeli chodzi o Polaków, a Niemcy, to samo w drugą stronę Zgorzelec. I proszę Państwa, Niemcy mają swoje ceny, Niemcy, Polacy mają swoje ceny. Kurs euro, złotego do euro, jaki jest, Państwo wiecie, na mnie patrzyłem dzisiaj, ale powiedzmy to jest 4,32 złotego, 1 euro, troszkę wyżej, troszkę niżej. Tutaj się obracamy gdzieś w takim tunelu, około 4,31 euro. I proszę Państwa, możemy się wybrać w tej chwili wszyscy do Zgorzelca i zobaczyć, czy w związku z tym, że jest taki kurs, wszyscy mają telefony, w których mają kalkulatory, mogą sobie przeliczyć. Właściwie to tak na dobrą sprawę nie ma towaru takiego czy usługi, która by w Polsce nie była tańsza od usługi czy towaru podobnego w Niemczech. Czyli w Niemczech jest wszystko droższe, w Polsce jest wszystko tańsze. Czyli z tych, powiedzmy, informacji, które przekazują, a szczególnie dzisiaj rządzący, to jest najciekawsze, szczególnie rządzący, wynikałoby, że wszyscy mieszkańcy Zgorzelca wstają rano, ubierają się i przez most przechodzą do Zgorzelca i wszystko kupują, bo wszystko jest tańsze. Ale proszę Państwa, nikt takiego czegoś nie obserwuje. Owszem, Niemcy często tankują benzynę na stacji benzynowej, ale w tej chwili ceny paliw obniżyły się, przepraszam, też w Niemczech i w Polsce. No w Polsce może troszeczkę są niższe, no to może tankują. Niemcy pojawiają się na bazarach w Zgorzelcu, kupują pietruszkę, chociaż kiedyś kupowali pietruszkę, bo dzisiaj pietruszka jest tak droga, że się nie opłaca. No właśnie, kiedyś przyjeżdżali, żeby kupić pietruszkę, a dzisiaj nie przyjeżdżają po pietruszkę. Dzisiaj raczej marchewkę, nie wiem, kalafiora, czy jakieś inne rzeczy,
i w jakiś tam może, a no oczywiście do dentysty może pójdą, może pójdą do fryzjera, bo to są nawet można powiedzieć kilkakrotnie tańsze. Ale naprawdę nie jest to jakaś wielka skala problemu. Poza tym powiem więcej. Odkąd się pojawił pieniądz, odkąd pojawiły się państwa narodowe, to zawsze, szczególnie w strefach przygranicznych, ludność przemieszczała się przez granicę i w tym sąsiednim państwie, gdy było coś tańsze, kupowała dane towary i przywoziła je do siebie, no dzięki temu powiedzmy zwiększając swój dobrobyt. Można powiedzieć, że te przejścia przez granicę w obie strony były korzystne dla obu obywateli, obu państw. Także to nie jest żadna nowa sprawa, to nie jest sprawa związana z wprowadzeniem euro w Polsce, tylko jest to problem, który, tak jak powiedziałem, znany już jest od momentu, gdy się pojawiły pieniądze. No pieniądze się dużo wcześniej pojawiły, państwa narodowe oczywiście były wielkie imperia, no ale potem jak te imperia się rozpadły na państwa narodowe, no to wtedy takie zjawisko obserwowali. Kolejna sprawa związana jest z tym, no może nawet od tego ktoś powie, powinienem zacząć, to jest w ogóle dlaczego się tworzy strefę wspólnej waluty. Co w ogóle, pomijając już problem, czy Polska ma być w strefie euro, czy nie ma być w strefie euro, po co jest tworzona strefa wspólnej waluty. Więc taki ekonomista kanadyjski, pracujący w Stanach Zjednoczonych, Robert Mandel w 1961 roku napisał taką monografię, w której właśnie opisał optymalny obszar walutowy. On to tak nazwał. Czyli można powiedzieć, to jest taka strefa wspólnej waluty, ale on to nazwał optymalnym obszarem walutowym. I ten optymalny obszar walutowy, pan Mandel, profesor Mandel, określił w ten sposób, że wszyscy, którzy znajdowali się w swoich państwach narodowych, on robił to na przykładzie Stanów Zjednoczonych i Kanady, żeby sprawa była jasna. No i Kanada ma, wiadomo, dolara kanadyjskiego, Stany Zjednoczone mają dolara amerykańskiego i on powiedział, gdyby była wspólna waluta dla tych państw, to skorzystałaby na tym i Kanada, i Stany Zjednoczone, czyli optymalny obszar walutowy to jest taki, który daje korzyści obu partnerom, w tym wypadku u niego obu, a może tych partnerów być kilkunastu czy kilkudziesięciu, którzy tworzą tą wspólną strefę walutową i szczególnie mierzy się to produktem krajowym brutto per capita. I teraz oczywiście wychodząc z tego założenia Roberta Mandela, zaczęli niektórzy ekonomiści polscy, czy ekonomiści europejscy, są nawet ekonomiści spoza Unii Europejskiej, którzy na przykład radzą Polsce nie wchodzić do strefy euro. No, między innymi nawet słynny Jeffrey Sachs, który podpowiadał kiedyś Polsce, no, był doradcą pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego, też podobno ostatnio twierdzi, że Polska nie powinna wchodzić do strefy euro. Więc wynika, znaczy z tego względu wszyscy mówią o tym, że wchodząc do strefy euro będziemy mieli efekt spowalniający wręcz wzrost PKB, a nie przyspieszający. Więc nie byłoby to zgodne z tym, co mówi Robert Mandel. W związku z tym ja chcę tutaj przytoczyć następujący argument. Oczywiście wejście do strefy wspólnej waluty, w tym wypadku strefy euro, nie daje natychmiastowego rezultatu wzrostu produktu krajowego brutto. To właśnie to jest kolejna sprawa, która ludzi, którzy mają mało do czynienia z ekonomią albo rzadko się, tak powiem, spotykają z teorią ekonomii, szczególnie nasi politycy, którzy mają bardzo blade pojęcie o ekonomii,
Są oni zwolennikami czasu takiego krótkiego. No jest posiedzenie Sejmu, coś tam uchwalono i najlepiej, żeby za tydzień już w praktyce efekty tego aktu prawnego dawały pozytywny rezultat. Tak nie jest w gospodarce. W gospodarce rezultaty takie naprawdę, takie jakieś nawet niewielkie, to się pojawiają dopiero gdzieś po 8 kwartałach, czyli po 2 latach dopiero. A na dobrą sprawę to po 5, 6 czy jeszcze później są właściwe rezultaty podjętych decyzji, określonych decyzji dotyczących gospodarki. I tutaj, jak Państwo wiecie, Słowacja, państwo, które było również, najpierw była Czechosłowacja, jak wiadomo, potem w wyniku tych wydarzeń, które miały miejsce w Europie w latach 90. i rozpadła się, Związek Radziecki się rozpadł, rozpadła się również Czechosłowacja na dwa państwa, na Czechy i Słowację. I Czechy do strefy euro nie weszły, a Słowacja do strefy euro weszła 1 stycznia 2009 roku. I twierdzono wtedy, że zobaczymy, czy Słowacja będzie z tego zadowolona, bo wręcz właśnie, po pierwsze mówiono, wzrosną ceny, żadni turyści do Słowacji nie będą jeździć, a Polacy szczególnie do Słowacji nie będą jeździć. I proszę Państwa, co się stało? No stało się to, co się miało stać według mnie. To znaczy, zacznijmy w ogóle może od bardzo ciekawej sprawy. Słowacy oczywiście musieli przebywać w tak zwanym przedsionku, zanim się wejdzie do strefy euro, to wiadomo, że trzeba najpierw przebywać w takim, można powiedzieć, tunelu walutowym, RM2 się nazywa ten tunel. Polega to na tym, że dane państwo ogłasza, po jakim kursie centralnym chce wejść do strefy euro. Słowacy ogłosili, że chcą wejść po kursie 36 koron słowackich, 1 euro, z dopuszczalnym pasmem odchyleń plus 15%, minus 15%. Polska, gdyby miała wejść do strefy euro, też musiałaby taki centralny kurs ogłosić. Ja jeszcze o tym powiem, to też by musiało być jakieś takie ogłoszenie, powiedzmy, kursu, który byłby łatwo przeliczalny, czyli jakieś takie po przecinku miejsca nie są dobre. W sytuacji Polski na pewno by to było najlepsze 4,0. 4 złote, 4,00 groszy. Oni rzeczywiście 36 koron słowackich. I proszę Państwa, w związku z tym, że Słowacy się odważyli z tych krajów takich jak Polska, jak Węgry, jak Czesi, jak Rumunia, jak Bułgaria, którzy nie weszli do strefy euro jeszcze wtedy, oni byli pierwsi, którzy z tych państw środkowej Europy weszli, no uzyskała na rynkach międzynarodowych taką ocenę pozytywną swojego kroku, swojej gospodarki, że kurs korony słowackiej natychmiast wzrastał powyżej tego, znaczy wzmacniał się, a nie osłabiał, czyli zaczął spadać powyżej tego dolnego pasma minus 15%. Więc władze Słowacji, władze monetarne Słowacji obniżyły ten kurs i przeszły na 33 korony słowackie 1 euro, ale w dalszym ciągu korona słowacka się umacniała, w końcu ogłoszono to zmieniono po raz kolejny na 30 koron słowackich 1 euro i po takim kursie Słowacja do euro weszła. I teraz najciekawsza informacja, mianowicie Słowacja, gdy wchodziła do strefy euro, miała PKB niższy od Polski. Niewiele, ale niższy. Dzisiaj już powiem, Polska ma według parytetu siły nabywczej w dolarach amerykańskich, czyli według takiej metody parity price, purchase parity price, ma Polska w tej chwili 33 890 dolarów, a
Słowacy mają 36,640 dolarów. Czyli Słowacy mają o 2530 dolarów więcej na głowę niż Polacy. Więc opowiadanie, że wejście do strefy euro nie powoduje przyspieszenia produktu krajowego brutto, no w przypadku przykładu słowackiego świadczy przeciwko. Ale ja jeszcze przy tej okazji właśnie tego zmieniającego się kursu Słowacji w momencie wejścia do strefy euro chcę powiedzieć jedną niezwykle interesującą sprawę. Mianowicie chodzi o to straszenie Polaków, że w momencie, gdy Polska zgłosiła akces wejścia do strefy euro, bo znaczy tu my już tylko datę mamy podać. Jesteśmy na etapie automatycznej derogacji i tak jak powiedziałem, mamy powiedzieć, że na przykład, nie wiem, 1 stycznia 2023 wchodzimy do strefy euro, ale tak jak powiedziałem, musiałaby być zmieniona konstytucja, takiej większości konstytucyjnej nie ma, to raczej, no powiedzmy, 1 stycznia 2025, to jest bardziej taka realna data i powiedzmy, że do tego czasu będzie większość w parlamencie polskim konstytucyjna, czyli 3/5 i w tym momencie można będzie próbować zmienić konstytucję i wejść do strefy euro. Ale do czego zmierzam? Przed zamianą, jak Państwo pamiętacie, na początku Unia Europejska nie miała strefy euro, ona dopiero się pojawiła w 2000 roku. Czyli na przykład Niemcy miały markę u siebie, silną walutę, no i Niemcy od 1 stycznia 2000 roku mieli mieć euro. To proszę sobie wyobrazić, że w Polsce, gdybyśmy ogłosili tego 1 stycznia 2025 roku, to proszę Państwa, cały 2024 rok, a już w najgorszym wypadku, od 1 lipca 2024 roku, czyli pół roku przed wejściem, we wszystkich restauracjach, te karty menu, o których mówię, muszą mieć dwie ceny. Czyli jest podany centralny kurs, po jakim się wchodzi do tej strefy euro, tak, no 4 zł, czyli jak coś kosztowało 10 zł, 10 dzielone przez 4, musi być napisane 10 zł, a pod spodem 2,5 euro. I proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, właściwie to przez cały rok powinno być, a przez pół roku obowiązkowo. Jak ktoś w tym czasie, czyli powiedzmy w 1999 roku jeździł powiedzmy na wycieczki do Niemiec, to nie było żadnego problemu, żadnej granicy, jechało się, to mógł zobaczyć na każdym sklepie olbrzymi napis, jaki był kurs, ile to trzeba było marki na jedno euro. Tam mniej więcej to było, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, ale to było tam podane, 1,70, no nieistotne. Ten kurs był do 4 miejsca przecinka podany wręcz na dach każdego sklepu, a nie mówiąc o tym, że w sklepie każda metryczka przy towarze miała napisane dwie ceny. I po samej restauracji każda karta menu miała dwie ceny. Jedną w markach, drugą w euro. I proszę Państwa, i tak musi być we wszystkich krajach, które będą chciały wejść do strefy euro. I naprawdę straszenie Polaków, że jak 31 stycznia ceny będą 10 zł, a 31 grudnia, Sylwestra, 2024 roku na przykład, ceny będą 10 zł jakiegoś towaru i przez noc, gdzie wszyscy się bawią na Sylwestra, że jak przyjdą do sklepu 1 stycznia, no będzie zamknięte, bo nowy rok jest święty, ale drugiego, to że ceny nagle będą jakieś inne niż 2,5 euro, to proszę Państwa, należy to między bajki włożyć. To należy między bajki włożyć, bo jest to wręcz fizycznie niemożliwe. To już nawet nie mówię o, a mało, jeszcze przez cały styczeń te metryczki przy tych towarach muszą być cały czas zamieszczone, tak, jaka była cena w gotówkach, jaka jest cena w euro. I ja, no, znając polskie społeczeństwo, jak Polacy są czuli na takie różne, że tak powiem, ogłoszenia, informacje, które się uważa za informacje, które są informacjami dyrektywnymi, informacjami bezwzględnymi do przestrzegania, co by się w Polsce działo, gdyby miały te ceny się zmienić. Więc
to, co się w Polsce opowiada na temat wprowadzenia euro, chociażby po tym przykładzie, tych metryczek przy towarach, no pokazuje, że absolutnie jest to temat taki, powiedzmy, który nagle stał się tematem straszenia Polaków takim jakimś, no nie wiem, strachem, który ma obniżyć poziom życia, standard życia Polaków. A jest absolutnie to niezwiązane z żadnym obniżaniem standardu życia, z żadnym podwyższaniem cen. Natomiast oczywiście ktoś może w tym momencie zadać pytanie, no to jeżeli tak, no to proszę wymienić korzyści, jakie są związane z wejściem do strefy euro. Bo na razie ja tylko mówiłem, że trzeba wejść. Mówiłem, że się nic złego nie stanie w związku z tym, ale sama sytuacja, powiedzmy, jakaś taka stabilna, bez podania korzyści, no też nie może pozostać bez odpowiedzi. Więc proszę Państwa, sprawa pierwsza to jest sprawa oprocentowania kredytu. Wprawdzie teraz ktoś mi powie, że nie jest zbyt to może ciekawa informacja, bo Rada Polityki Pieniężnej dwa miesiące temu obniżyła, znaczy nie, no nie ma tu, miesiąc i tydzień temu obniżyła stopy procentowe i stopa referencyjna wynosi 0,1. Więc oprocentowanie kredytów w Polsce, ale właśnie oprocentowanie kredytów w Polsce maksymalne wynosi stopa referencyjna 0,1 plus 3,5. To jest 3,6 razy 2, to jest 7,2. Jest to zapisane w kodeksie spółek handlowych, jest to zapisane w założeniach polityki pieniężnej Rady Polityki Pieniężnej, czyli 7,2. A jeżeli, i to jest oczywiście maksymalna. Bank może nawet udzielać kredytu po 0,1%. To takiego zakazu nie ma. Minimalnej może udzielać więc po minusowej stopie procentowej bank, to co do tego jest wolność gospodarcza, nie ma problemu, ale maksymalnie to jest 7,2, a jeszcze nie mówiąc o tym, że jeszcze banki stosują, no nie wiem, na przykład marże jakieś, no to absolutnie, wszystkie banki mają określone marże przy pobieraniu kredytu, no i żądają niektóre banki jeszcze ubezpieczenia kredytu. Więc ta rzeczywista stopa oprocentowania może być nawet dużo wyższa niż 7,2%. A dlaczego tak się dzieje? No bo w Polsce właściwie to my mamy 40 banków, dużych i średnich. No i mamy wprawdzie tam około 560 banków spółdzielczych, ale one są zgrupowane w konsorcjach, właściwie liczące się to są 2-3 konsorcja, to tak jakby 2-3 duże banki, bo one mają te konsorcja banków spółdzielczych, realizują politykę dla no, setek banków, które są w tym konsorcjum, a więc w Polsce mamy, mówiąc krótko, nie więcej niż 50 banków, które konkurują ze sobą o klientów. A gdybyśmy weszli do strefy euro, to natychmiast w Polsce, ja nie mówię, że fizycznie stałyby te banki, ale działałyby w Polsce 2000 banków. I Państwo sobie musicie wyobrazić, że tutaj żelazne prawo popytu i podaży, żelazne prawa konkurencji zaczynają działać i banki między sobą zaczną konkurować i w tym momencie stopa oprocentowania kredytu, mimo nawet, tak jak powiedziałem, że może być maksymalna 7,2, to ta stopa kredytu w Polsce nie jest taka niska. Proszę zresztą się udać do banku i zobaczyć, czy dostaniecie kredyt, powiedzmy, konsumpcyjny, nie wiem, na zakup telewizora czy mebli za, nie wiem, na poziomie 5 czy 6%, na pewno nie. A wtedy, gdybyśmy weszli do strefy euro, to te kredyty byłyby oprocentowane maksymalnie 4%, a właściwie to między 2-3%, bo tych banków byłoby 2000. Więc to jest pierwsza sprawa. Czyli co do tego, nie mam żadnych wątpliwości, nie mam możliwości zanegowania takiej akcji wejścia Polski do strefy euro. To jest korzyść, naprawdę to jest takie rozmawianie, jak gdyby ze społeczeństwem, jakby zadać pytanie, czy chcesz mieć więcej pieniędzy, czy chcesz mieć mniej pieniędzy. No i że nagle Polacy, tak według rządzących obecnie, chcą mieć mniej pieniędzy.
To jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Mieliby więcej pieniędzy, bo płaciliby mniejsze oprocentowanie, przepraszam, niższe oprocentowanie za kredyty w bankach, a dzisiaj społeczeństwo polskie kredyty zaciąga. No, na, ja nie mówię, że zaciąga na żywność, ale zaciąga na artykuły gospodarstwa domowego przede wszystkim, nie mówiąc o mieszkaniach, nie mówiąc o inwestycjach i tak dalej. Proszę Państwa, czyli to jest pierwsza korzyść, absolutnie pierwsza. Druga korzyść to jest eliminowanie kosztów transakcyjnych. To jest związane szczególnie z działalnością biznesową. Przecież proszę Państwa, oczywiście, że to tak, ktoś, komuś to sobie trudno wyobrazić, ale sytuacja jest tak, jeżeli złoty jest słaby, na przykład dzisiaj mówiłem, że do euro to jest 4,30, a gdyby to było powiedzmy 5 zł i powiedzmy, że jakiś długopis, albo jakiś towar, a, żeby nic nie reklamować, kosztuje złotówkę, to przy kursie 4 euro, 4 złote 1 euro i 5 złotych 1 euro, to za 1 euro Niemiec w pierwszej sytuacji, bo długopis kosztuje, przepraszam, nie długopis, towar A kosztuje złotówkę, kupuje 4 towary A, a gdy kurs jest 5 złotych, czyli słabszy, bo musimy więcej złotych wydać na 1 euro, kupuje 5 towarów A. Czyli im słabszy kurs złotego do euro, tym lepiej, że tak powiem, działa się polskim eksporterom. I teraz, proszę Państwa, jest taka sytuacja, że kurs złotego się, powiedzmy, umacnia. Z różnych powodów się może umacniać. Polska gospodarka jest sprawna, wysokie tempo wzrostu PKB. Proszę bardzo, jest może i powiedzmy różnego rodzaju dobre pociągnięcia gospodarcze mogą się pojawić. Kurs złotego się wzmacnia. Przychodzi do pracy właściciel ze swoimi pracownikami, mówi: panowie, idźcie do domu, bo nam się nie opłaca produkować. Nam się nie opłaca produkować, bo po prostu nasze towary są za drogie za granicą, bo kurs jest mocny. A jeżeli w tym dniu coś by się stało spektakularnego, bo tak się często dzieje z kursem, że złoty by się nagle osłabił, to po południu dzwoni do nich: panowie, wracajcie do pracy, bo już nam się opłaca produkować i sprzedawać za granicę. No to przecież sami Państwo widzicie, że to nie jest normalna działalność gospodarcza. Ona jest związana właśnie z tak zwanymi kosztami transakcyjnymi, czyli z kosztami, znaczy tutaj w tym wypadku z kursem. Z kursem wymiany złotego na euro. Oczywiście to, tutaj zacząłem już o kosztach transakcyjnych, ale koszty transakcyjne są związane, proszę Państwa, przede wszystkim z tym, że jak, no obojętnie, czy w kantorze, czy w banku, chcemy kupić euro czy dolary, jadąc na wycieczkę za granicą, to musimy za tą operację zapłacić. A gdy będziemy mieć euro, nie będziemy dokonywać żadnych wymian, tylko to te pieniądze, które mamy w kieszeni, jedziemy i nasze wczasy są o tyle procent tańsze, ile wynoszą dzisiaj koszty transakcyjne. Kolejna rzecz. Następna sprawa, no mamy większe możliwości korzystania z funduszy unijnych i z budżetu unijnego, bo nie mamy żadnych, że tak powiem, wahań kursowych. Tylko to, co żeśmy wywalczyli w budżecie unijnym, wskutek tego, że powiedzmy spełniliśmy wszystkie wymogi budżetu unijnego, dostaniemy określoną pulę budżetową na 7 lat, bo budżety są 7-letnie. W tej chwili jest opracowana perspektywa 2021-2027 i tutaj można powiedzieć, że to jest bardzo ciekawa sprawa, że nawet z tego powodu mamy większe korzyści z budżetu niż w takiej sytuacji, gdybyśmy w Unii tej walutowej nie byli. Proszę Państwa, jeszcze jest jedna rzecz niezwykle interesująca, mianowicie to jest korzyść polityczna. I jest tak, że jeżeli odbywają się spotkania przywódców Unii Europejskiej, 27 państw, jak Państwo wiecie, bo Wielkiej Brytanii już nie ma, to po tam pewnym okresie, no nie wiem, mogą to być nawet dyskusje o budżecie, mogą to być dyskusje o jakimś innym problemie unijnym, przywódcy państw, które są w strefie euro, zostają,
a przywódcy państw, które nie są w strefie euro, jadą do domu. Polski premier jedzie do domu. To jest ta słynna Europa dwóch prędkości. Czyli jedna prędkość, ta pierwsza prędkość to są te państwa, które są w strefie euro, a druga to są te państwa, które są na obrzeżach, nie są w strefie euro. Premier jedzie do domu. Oczywiście ja już nie chcę mówić o tym, że były takie sugestie, żeby były w ogóle dwa budżety w Unii. Jeden budżet dla państw strefy euro, a drugi budżet dla tych, którzy nie są w euro. To by była jeszcze bardziej niekorzystna sytuacja. Oczywiście ja nie jestem za tym, żeby Polskę, nie wiem, wprowadzać w jakieś trudne sytuacje związane z budżetem unijnym, ale po prostu stwierdzam pewne fakty, że państwa, które są w strefie euro, jak gdyby mają większą siłę przebicia w kształtowaniu tego budżetu. Kraje, które nie są w strefie euro, mają słabszy głos, albo w ogóle nie mają głosu, bo tak jak powiedziałem, w pewnym momencie premier Polski idzie do domu, a pozostali członkowie strefy euro zostają i dyskutują i podejmują określone decyzje. I teraz już na podsumowanie już próbuję kończyć. Mam nadzieję, że korzyści przedstawiłem. O tych różnych wadach, o których się mówi, myślę, że powiedziałem na tyle jasno i precyzyjnie, że one naprawdę nie mają miejsca w rzeczywistości, ale ponieważ w życiu najciekawsze jest to, że społeczeństwo ma jakieś przekonanie i mój wykład tego, nawet gdybyśmy ten mój wykład wygłaszali, nie wiem, na Marszałkowskiej w Warszawie, to przez to ilość zwolenników strefy euro raczej nie wzrośnie. Znaczy ja bym chciał, ale nie wzrośnie. W związku z tym chcę powiedzieć taką rzecz. Ja to rozwiązanie tego problemu widzę w następujący sposób. Bułgaria, która jest w tej sytuacji currency board, najpierw, znaczy to była zupełnie inna sprawa. W Bułgarii była wysoka inflacja, jeszcze przed wejściem Bułgarii do strefy euro, więc Międzynarodowy Fundusz Walutowy zalecił temu państwu, ażeby wprowadziła sztywny kurs dolara do euro po to, ażeby inflację trzymać w karbach, żeby trzymać ją w miejscu, żeby ceny nie rosły, bo społeczeństwo bułgarskie, nie, ono dzisiaj ma PKB na głowę od Polski prawie dwukrotnie niższy, to, a co dopiero wtedy miało prawie trzykrotnie niższy. To było w latach 90., na początku lat 90. I ten efekt tego currency board, czyli tego sztywnego kursu, został w momencie wyjścia Bułgarii do strefy euro zamieniony z dolara na, jeszcze raz powtórzę, 1,95 lewa do 1 euro. Proszę Państwa, w związku z tym, na przykład Bułgarzy nie mają żadnego problemu chociażby z kredytami frankowymi. Zresztą oni nawet we frankach specjalnie nie brali, bo jeżeli już brali w walucie, to brali w euro. No ale jak brali w euro, no to mają stały kurs, no to tak jakby brali w lewa. Czyli można inaczej powiedzieć, że Bułgaria nie ma euro, a ma euro. No bo ma lewa, ale on jest stabilny do euro. On jest cały czas 1,95 lewa do euro. Czyli ten currency board, aha, to po polsku różnie tłumaczą, to jest izba walutowa, to jest, nie wiem, system walutowy, izba sztywnego kursu walutowego, tak może najlepiej. Ja myślę, że w Polsce to nie jest problem wprowadzić. Dlaczego? 24 artykuł ustawy o Narodowym Banku Polskim mówi, że reżim kursowy ustala ustala Rada Ministrów w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej. Wystarczy, żeby się jedno z tych ciał umówiło, gdzie się to spotkanie ma odbyć. No powiedzmy, że w Alejach Jerozolimskich, czyli w Radzie Ministrów, tam 10 członków Rady Polityki Pieniężnej pojedzie i powiedzą, że od jutra wprowadzamy sztywny kurs złotego do euro. No powiedzmy 4 złote, 1 euro. I Polacy by się mogli wtedy przekonać, na przykład po pół roku, po roku, co to daje. Przekonaliby się, że mielibyśmy te korzyści, znaczy nie byłoby na pewno tych 2000 banków, o których mówiłem, ale byłyby te inne korzyści, o których mówiłem, stabilności kursu i wtedy by na przykład, tak jak powiedziałem, nie było żadnych problemów z kredytami frankowymi. 560 tysięcy gospodarstw domowych w Polsce ma problem ze spłacaniem kredytu frankowego,
Oczywiście jest to problem poważny, nierozwiązany, a gdybyśmy byli na przykład w takiej sytuacji, w jakiej była Bułgaria, takiego problemu by nie było. To nie znaczy, że trzeba wprowadzać to dla kredytu frankowego, ten sztywny kurs, tylko po to, że to można zrobić w ciągu 5 minut, nie trzeba zmieniać konstytucji. I niech by się polskie społeczeństwo przekonało, jakie korzyści daje bycie w strefie euro. Bo ja jeszcze raz powtórzę, co by to oznaczało. Oznaczałoby to ni mniej, ni więcej, że Polska byłaby krajem, która by oficjalnie nie miała euro, a tak jakby miała euro. Oficjalnie byłby złoty, ale ponieważ on by był sztywny do euro, no to krótko mówiąc, byłaby to sytuacja tak, jakbyśmy byli w strefie euro. Spróbujmy to zrobić, zobaczymy, czy wtedy będziemy zmieniali zdanie co do tego, że Polska powinna być w strefie euro. Dziękuję za uwagę.